W sali refektarza Urzędu Miejskiego w Grudziądzu odbyła się konferencja prasowa radnych Rady Miejskiej Grudziądza, Klubu Prawa i Sprawiedliwości i Ruchu dla Grudziądza, radnego wojewódzkiego Wiesława Żurawskiego oraz posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Konferencja poświęcona była m.in. sytuacji społeczno-ekonomicznej Grudziądza na tle załamania gospodarczego w Polsce pod rządami koalicji PO i PSL, obecnie funkcjonowania władz miasta w kontekście spotkań z mieszkańcami odbytych przez prezydenta Grudziądza, przyszłości rynku pracy w Grudziądzu w związku z planami rządu premiera Donalda Tuska i rządzącej koalicji dotyczącymi wojskowych zakładów uzbrojenia. W kontekście ostatniego tematu wypowiadał się radny Marek Czepek, który mówił o dwuznaczności słów prezydenta Malinowskiego, a także radny Sławomir Szymański, który przytaczając słowa prezydenta "sercem jestem za sprawą, ale rozum podpowiada mi coś innego", pytał, co tu jest grane i zadawał publicznie pytanie, czy prezydent Robert Malinowski wycofuje się z poparcia dla pracowników WZU. Nas co zaniepokoiło? Nas zaniepokoiło to, że stanowisko parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej jest bardzo niejednoznaczne. Proszę Państwa, również ostatnio jestem zdziwiony słowami, które zostały wypowiedziane przez pana prezydenta Roberta Malinowskiego, który moim zdaniem zaczyna zachowywać się też mało jednoznacznie, ponieważ zaczyna mówić, że sercem jest oczywiście za tą sprawą, natomiast rozum podpowiada mu coś innego. I takie słowa, proszę Państwa, usłyszałem wczoraj w lokalnej telewizji. Więc pytam, co tu jest grane, proszę Państwa? Czy prezydent wykona tą uchwałę Rady Miejskiej z 2010 roku? Czy on nie zamierza jej wykonać? Czy on zabiega o to, czy nie zabiega? Radni poruszyli również odświeżony ostatnio przez władze Grudziądza nowy, stary temat grudziąckich solanek, podkreślając, że jest to prawdopodobnie temat na wizualizację na zbliżające się wybory. Jednocześnie radny Szymański podkreślił, że jako siła polityczna są w stanie poprzeć sensowny ich zdaniem projekt zagospodarowania i rozwoju tego podmiotu, który ich zdaniem przez ostatnie lata był zaniedbywany. Radny nawiązał swoje wypowiedzi do Uniejowa. Unieju, proszę Państwa, same straty przynosi. A oni co zrobili? Raz wzięli pieniądze unijne, zainwestowali. Za chwilę wzięli kolejne pieniądze unijne, zainwestowali. I proszę Państwa, kilkanaście dni temu byliśmy na posiedzeniu takiego zespołu, który zrelacjonował radnym efekty swojej pracy. I co się okazało? Że jest pewna koncepcja, oczywiście na razie tylko i wyłącznie wirtualna, ale niby jest. Szkoda, że dopiero po 6 latach, ale już nikt nie mówi, że Unieju przynosi straty. Mało tego, przynosi dochody, przynosi zyski. Nie słuchano nas, proszę Pana, nie słuchano tego, co mówiliśmy. Miano do nas pretensje, że mówimy, ciągle wracamy do geotermii, a dzisiaj obudzili się nagle, przed wyborami najprawdopodobniej pokażą wizualizację, efekty swojej pracy i będą mówili, proszę Państwa, my to stworzymy, my to zbudujemy. Ale to jest właśnie przykład dobrej inwestycji, która przynosi zysk i przynosi nowe miejsca pracy i ściąga, proszę Państwa, do takiego miasta jak Grudziądz, gdyby geotermia funkcjonowała na podobnej zasadzie jak w Uniejowie, ściąga tysiące ludzi, nie tylko z okolic, z okręgu, ale również z innych części Polski. Radny wojewódzki Wiesław Żurawski nawiązał wypowiedzi do spotkań z prezydentem Robertem Malinowskim, które niedawno się odbyły w Grudziądzu, a na których był. W tematyce bezrobocia radny sugerował, że niektóre spółki funkcjonują dzięki dotacjom, które zamiast likwidować bezrobocie, podtrzymują ewentualnie zatrudnienie. Co zresztą sam prezydent Robert Malinowski mówił podczas swoich spotkań, że różnego typu środki aktywnej walki z bezrobociem nie zawsze przeznaczone są na tworzenie nowych miejsc pracy, lecz często służą podtrzymywaniu już istniejących. Firma, którą prezydent Malinowski podał jako wzór Limito, zatrudnia 200 osób, ale tam dotacja jest tak duża, że co 3 miesiące te 200 osób jakby się wymienia, że praktycznie z tego wychodzi może 800, może nawet 1000 osób. Co 3 miesiące jest zmiana i to niby jest likwidacja bezrobocia. Na pytania dziennikarzy o konkretne pomysły na uzdrowienie sytuacji na rynku pracy, który w Grudziądzu jest chyba najtrudniejszym tematem powtarzanym od wielu lat, poseł Ardanowski podkreślił, że pewne rzeczy wymagają działań w zakresie zmiany prawa i są poza zasięgiem radnego czy prezydenta miasta. Pewne rzeczy wymagają rozwiązań jednak ustawowych, które są poza zasięgiem i możliwościami rady miasta czy też prezydenta miasta Grudziądza. Tu bardziej jego rola jako polityka Platformy, bardziej rola posłów i senatorów jako polityków Platformy jest ważna. My jako Prawo
Prawo i Sprawiedliwość nie tylko krytykujemy rząd Tuska, którego sukcesy, w cudzysłowie, o Zielonej Wyspie to chyba nawet dzieci w przedszkolu nie wierzą. Przygotowaliśmy bardzo dokładny, oparty na super precyzyjnych analizach ekonomistów, program, Narodowy Program Zatrudnienia. Program to jest w postaci gotowych ustaw do przyjęcia przez parlament. Oczywiście obecny parlament nie przyjmie żadnej ustawy zgłoszonej przez opozycję. Zostaniemy z tymi ustawami w zamrażarce u pani Kopacz. Tematyka konferencji była bardzo szeroka, dlatego polecam materiał z niemal godzinnego spotkania mediów z posłem oraz radnymi, a także materiały tematyczne i rozmowy z radnymi i posłem Ardanowskim. Czy Roberta Malinowskiego można za coś pochwalić? Każdego można za coś pochwalić. Na pewno w przypadku prezydenta też coś takiego by się znalazło. Myślę, że pan prezydent zawsze stara się być kulturalny, grzeczny, uprzejmy i to jest jego plus. A jeżeli chodzi o inwestycje, bo tutaj podjęto właśnie taką tematykę na konferencji prasowej, że trudno się współpracuje z prezydentem, że wiele państwa inicjatyw nawet nie jest w żaden sposób podejmowana, że solanki od już tylu lat tkwią w miejscu i nagle pojawiło się coś nowego, jakaś nowa koncepcja. Czy ta koncepcja się podoba państwu? Panie dyrektorze, no koncepcja jako koncepcja się podoba, natomiast proszę pamiętać, że to tak naprawdę jest tylko... Bo ja przypomnę, że ona nie jest, że to nie jest pierwszy taki temat, że już kilka lat temu w internecie czytałem na kilku forach właśnie internetowych wypowiedzi osób, że tak powiem, postronnych, nieuczestniczących w władzy, którzy sugerowali, że po prostu przy tych solankach jest, no brzydko mówiąc, smród, który niesie się ze strefy ekonomicznej, a który generalnie właśnie za pomocą wiatrów przedostaje się w stronę Solany, że to nie jest teren rekreacyjny. Panie redaktorze, my byśmy poparli każdą dobrą koncepcję, jeżeli chodzi o rozwój geotermii Grudziądz, pod warunkiem, że ona by się pojawiła. Natomiast przez ostatnie 6 lat w tej sprawie nie działo się nic, albo prawie nic, z wyjątkiem jakichś koncepcji, które były na papierze i które tak naprawdę nadawały się do wyrzucenia do śmieci. Teraz pojawia się po 6 latach jakaś konkretna propozycja, ale tak jak powiedziałem, ona na razie jest wirtualna i pytań co do możliwości jej zrealizowania jest bardzo wiele, ale warto w tej sprawie rozmawiać. Może wreszcie władze Grudziądza się w tej kwestii obudziły i przekonały się, że różne propozycje, które z naszej strony padały, aby przyjrzeć się na przykład, jak wygląda rozwój geotermii w Uniejowie, bo to przecież my od wielu lat o Uniejów pytaliśmy, Uniejów dawaliśmy jako przykład, a teraz nagle się okazuje, że Uniejów dla władz miasta, dla tych, którzy przygotowywali tą koncepcję, nagle Uniejów jest punktem odniesienia. No i bardzo dobrze, dlatego że tam po raz drugi wykorzystano pieniądze unijne i rozwój geotermii jest po prostu widoczny. Cała ta infrastruktura jest już tak rozwinięta, że robi to ogromne wrażenie, a na dodatek jeszcze ściąga ogromne rzesze ludzi, którzy z tego korzystają, nie tylko z samego Uniejowa, bo jest to niemożliwe, ale z obszarów o wiele większych, w tym z całego kraju. Temat już wielokrotnie poruszany, WZU. Poruszyli państwo tutaj niejako kwestie dwuznaczności wypowiedzi prezydenta. Tak, no bo bardzo się zdziwiliśmy, bo pan prezydent z początku był razem z nami, razem z załogą, walczył o WZU i ta ostatnia wypowiedź jest taka troszeczkę bulwersująca i myślimy, że czy dał się namówić przez prezesa Bumaru, to było bardzo źle, bo ja myślę, że prezydent miasta, prezydent takiej załogi, która... To jest jedyny zakład właściwie w Grudziądzu, gdzie są przyzwoite pensje, gdzie ci ludzie, no poważni fachowcy, gdzie należałoby jakby wszyscy jednym głosem mówić, zabiegać o to, żeby to zostało w Grudziądzu, bo 500 pracowników plus rodziny, no to jest jakieś 1500 ludzi, z tego żyje i ten zakład kwitnie, no i można powiedzieć, że żadnych problemów nie ma i dlatego znając sytuację Bumaru, które długi Bumaru sięgają majątku Bumaru, czyli no, jakby bankrut, który czeka, żeby wchłonąć troszeczkę pieniędzy i w praktyce tak robili w Polsce i chcemy na to jakby dmuchać na zimne i mówić nie idźmy tą drogą, prawda, bo czeka nas coś strasznego i szczególnie w Grudziądzu, kiedy bezrobocie sięga do 25% prawie, że znowu gdyby nas miała taka katastrofa dopaść, no to coś strasznego, no, i dlatego
dlatego prosimy o ten rozsądek i wołajmy. Nie dajmy się Bumarowi zbałamucić, bo mi się przypomina bajka o wilku, który z kapturka. I tak samo tym wilkiem to prezes Bumaru, który przyjechał i nawet nie miał czelności pójść do załogi, tylko sobie z panem posłem tutaj rozmawia i tak dalej. No, niechby poszedł do tych ludzi, którzy zadaliby mu trudne pytania i musiałby na nie odpowiedzieć. Nie? To wolał tutaj do pana posła przyjść i w telewizji się wypowiadać. Była poruszona tutaj kwestia umowy z 2010 roku, prawda? W której Rada Miejska zobowiązała niejako prezydenta do działania na rzecz WZU i konkretnie podjęcia konkretnych działań. Tak, no mi się przypomniały te moje działania z 2001 roku, gdzie z ówczesnym wiceprezydentem Gryzionza, panem Markiem Sikorą, jeździliśmy właśnie i nam pomagał pan senator Wojtczak, który wówczas był wiceministrem do spraw sejmowych i bardzo nam pomagał w tym, żeby wojsko w Gryzionzu zostało. Także bardzo się dziwię jego dzisiejszym reakcjom i jakby złym obrazem sytuacji. No, ale wierzę, że nie wiem, ktoś go w błąd wprowadził czy coś, bo naprawdę w 2001 roku porządną rolę odegrał i bardzo nam pomógł w tym, żeby wojsko w Grudziądzu zostało. Natomiast pan pytał o tą uchwałę. No myśmy w 2010 roku wysłuchali pracowników i wszyscy w Radzie byli zgodni, że trzeba pomóc WZU właśnie w tym, żeby Bumar nie wchłonął. Ta sprawa się ciągnie właśnie od 2010 roku. Teraz jakby nastąpiła kulminacja, bo ponieważ zakusy, no Bumar już prawie, że jest bankrutem i potrzebuje tych pieniędzy WZU jak drżu. Podjął pan dzisiaj kwestię na konferencji prasowej odnośnie Fundacji Maciuś, która przedstawiła badanie odnośnie ilości dzieci, które głodują. Tak jest. To jest problem bardzo poważny. Na podstawie jakich danych my opisujemy w Polsce różne zjawiska społeczne, w tym biedę. Ogólnopolska Fundacja Pomocy Dzieciom Maciuś zleciła badania dotyczące biedy czy też problemu głodu wśród dzieci. To jest fundacja, która w tym się specjalizuje w pomocy dzieciom. Wynajęła firmę, która przeprowadziła badania w całej Polsce, na podstawie których stwierdzono, że w Polsce około 800 tysięcy dzieci głoduje czy też nie dojada. Ja nie wiem, czy te dane są poprawne, czy nie, czy tych dzieci może nie jest 800, a 750 tysięcy, czy 700. To nie ma, tak naprawdę powiedziawszy, do końca jakiegoś szczególnego znaczenia. To generalnie opisuje problem wstydliwy, czyli głodu i biedy w rodzinach przede wszystkim wielodzietnych, które przekłada się na to, że dzieci przychodzą do szkoły głodne. Zresztą o tym również rozmawialiśmy w kontekście Grudziądza. No jeżeli tutaj w mieście około 1300 dzieci jest dożywianych w ramach pomocy społecznej, bo rodziców nie stać na to, żeby za te posiłki, przecież nie jakieś szczególnie bogate, zapłacić, to pokazuje problem biedy w Grudziądzu. Również i dorośli przecież około 600 osób korzysta z pomocy miejskiego ośrodka pomocy rodzinie, również około 600 z Caritasu. No, to jest problem biedy. Więc zamiast rozmawiać z tą fundacją, z innymi fundacjami, które zajmują się pomocą biednym dzieciom, czy tym dzieciom głodującym, na które przecież społeczeństwo łoży ten 1% podatku, to władze państwa, przedstawiciele poszczególnych ministerstw, pan minister pracy polityki społecznej Kosiniak-Kamysz, polecił przeprowadzenie audytu dokładnego sprawdzenia tej fundacji, czy czasami ta fundacja nie wyciąga pieniędzy, czy nie przeznacza ich na jakieś inne cele. Właśnie pojawił się tutaj w Rzeczypospolitej w artykule pojawiła się informacja, że znikomy procent dochodów, przychodów tej fundacji jest przeznaczany na pomoc dla dzieci, a reszta, no w sumie nie podano na co. Nie wiem, jakie są kryteria rozdziału pieniędzy, ponieważ nie znając statutu fundacji, bo można bardzo łatwo popełnić błąd, mówiąc właśnie tak, zbierają pieniądze, a nie przeznaczają ich na dzieci, tylko nie wiadomo na co. Może sami się z tego utrzymują, żywią i tak dalej. To są zawsze problemy kosztów utrzymania instytucji, czy Wielka Orkiestra Pomocy Świątecznej na przykład, ile przeznacza na swoje utrzymanie, czy ci, którzy żyją cały rok
z tych pieniędzy, które społeczeństwo daje orkiestrze, żyją dobrze czy też nie, ile jest przeznaczone w tym przypadku na zakup pomocy medycznych, w przypadku tej fundacji Maciuś na jakieś inne cele. Ja nie jestem w stanie ocenić, ale wydaje się, że tu chodziło o inny mechanizm. Zastraszenie fundacji obywatelskich, tych fundacji, które zajmują się analizą zjawisk społecznych, takich jak bezrobocie, jak problem ubóstwa, jak głodu, po to, żeby nie krytykowały władzy. Bo jeżeli ta fundacja została, mocno jej mówiąc delikatnie, pogrożona urzędem skarbowym, bo to tak często w Polsce jest, że wielkich złodziei, wielkich aferzystów system wymiaru sprawiedliwości nie ściga. Urzędy skarbowe są nadzwyczaj łaskawe, ale drobnego przedsiębiorcę czy jakąś organizację społeczną można, mówiąc w cudzysłowie, przeczołgać tak, że mu się odechce dalszej działalności. To można domniemywać, że skoro ta fundacja została tak potraktowana, gdzie nie dyskutowano z jej danymi, poprawnością tych danych, czy próba reprezentacyjna, czy reprezentatywna była w badaniach, czy tych dzieci jest może trochę mniej niż 800, ale mówię, nie problem w setkach tysięcy, tylko w ogóle w zjawisku, które występuje, no to łupnięto fundację po to, żeby ją i pozostałe zastraszyć. Przypominam jeszcze tutaj, nie tak dawno, chyba w zeszłym roku, mogę się mylić tutaj co do daty, co do treści dokładnej, była taka kampania społeczna w telewizji Szlankaneka, kilka innych tematów właśnie odnośnie głodu w kilku programach dyskutowano na ten temat. Czy ta liczba może być zawyżona? Nie wiem, ale to nie jest zjawisko opisywane tylko przez tą jedną fundację, która gdzieś tam działa w Gdańsku czy na Pomorzu. Mówi o tym Agencja Rynku Rolnego, która uruchamiała programy dożywiania mlekiem, owocami w szkołach. Na to idą wielkie pieniądze i te programy cieszą się dużą popularnością. No, szkoły chętnie z nich korzystają. Dzieci potrzebują tej żywności. Opieka społeczna, czyli ośrodki pomocy społecznej w poszczególnych gminach, w miastach, również są oblegane przez rodziców, którzy przychodzą po to, żeby tym dzieciom w szkołach pomóc. Zjawisko jest. Czy ono jest precyzyjnie zdiagnozowane, czy to jest 800 tysięcy, czy 700, czy 600? Jeszcze raz, panie redaktorze, to nie jest sprawa w tym momencie najistotniejsza. Problem wystąpienia tego zjawiska i brak przeciwdziałania temu zjawisku, to jest ważniejsze niż to, czy fundacja była super precyzyjna, czy się tam troszkę pomyliła.